Speedplay, czyli pozycji pingu. Najpierw krótkie przypomnienie wariantu podstawowego. Stopami odpychamy się od podłoża, czyli głowę ciągniemy lekko do góry, do przodu, tułów się pochyla, napiera, do przodu między nogami ściskanie, lekkie, niemal niewidoczne kręcanie nóg do środka. Po trzy. Główny kierunek będzie do tyłu, równocześnie przysiadanie, jakbyśmy na czymś elastycznym przysiadali, rozciąganie między nogami. Nogi skręcają się na zewnątrz, palce trzymają się, chylą się do podłoża. Gdy ciało napiera do przodu, ręce odpychają, jakby tutaj na powierzchni wody na przykład unosiła się deska, odpychamy od siebie. Łokcie cały czas powstają niżej niż dłonie. W drugą stronę ciało napiera do tyłu, ciągnie do tyłu. Tą deskę też ku sobie przyciąga. Odpychając, naciskamy ją lekko. Ciągnąc do tyłu, troszkę podnosimy, gdyby nakleiła nam się do dłoni przedramienia, podnosimy. Nie z barków, tylko ze zmiany ustawienia kąta. Ustawienia tułowia. Tułów się pochyla do przodu, naturalnie jest efekt tutaj naciskania. Tułów się prostuje, mimo że lekko przysiadamy, tutaj dłonie troszkę unoszą. Również do przodu było dociskanie do środka, do tyłu rozciąganie na zewnątrz, trochę zmienił się układ dłoni, tutaj jakieś sugerujące obejmowanie, powinno być takie odczucie obejmowania wewnątrz ramion. Zaczynamy pchać palce, trochę do środka są skierowane, ale później wskazują do przodu. Do czubków palców, jak gdyby były przyczepione sprężyny, drugie końce gdzieś do ściany budynku, drzewa, jakiegoś obiektu oddali. Idea sił już jest rozsunięta w tym kierunku. Nie myślę tylko o pchaniu tutaj dłońmi, ale o tym, że moja siła powinna sięgnąć dalej. Jakby ten obiekt z drugiej strony sprężyn próbował odepchnąć. Zatrzymają sprężyny, mogą zniknąć, a relaks, przez chwilę sprawdzamy stan ciała. Krótsze sprężyny się pojawiły, teraz je ciągle rozciąga. Główny kierunek był do przodu, uzupełniamy to trochę do dołu, trochę ściskanie do środka. Główny kierunek do tyłu, uzupełniamy to trochę, otwieramy troszkę, tutaj podnoszenie do góry, mimo że ciało lekko przysiada. To tak w skrócie wariant podstawowy. Teraz zajmiemy się wariantem średnio zaawansowanym. Różnice będą takie. Pierwsza w zakresie ruchu. Zakres pracy ciała będzie identyczny, natomiast ruch rąk będzie krótszy. Tutaj wykonywaliśmy go w takim zakresie. Stąd do tutaj około 90 stopni, byłem mniej więcej w takiej odległości od ciała. Tutaj prostowanie, ale nie do końca. Zachowujemy prawie łokieć i także był łokieć był niżej niż dłoń. Nie wyciągamy ręki tak, że przy położeniu dłoni na poziomie karty piersiowej łokieć znajdzie się wyżej. On powinien być na tyle ugięty, żeby był tutaj. Teraz skrócimy ten ruch do połowy i będzie to ta przednia połowa. Ciało wykonuje ten sam ruch w takim samym zakresie, natomiast ręce z tej pozycji wyciągnięcia wykonują krótsze przyciągnięcie. Tutaj i już się zatrzyma. Teraz ciało z pozycji krokiem jako 7 z tyłu, przenosimy ciężar do pozycji krokiem jako 7 z przodu. Ręce wykonują ten krótszy ruch. Również tak jak w ćwiczeniu pozycyjnym, siły góra-dół się równoważyły, podobnie będzie tutaj. W wariancie podstawowym tutaj wyraźnie naciskamy do dołu, jest lekki ruch do dołu. A tutaj jakbym naciskał do dołu, a równocześnie jakbym tutaj próbował coś podtrzymywać. Jest równocześnie jakby góra, jakby dół. Te siły się równoważą. Pcham do przodu, jest lekkie zamykanie, dociskanie do środka, a siły góra-dół są zrównoważone. A one tam są. Jest taka troszkę nie do końca stabilna równowaga. To jedna siła, to druga jak gdyby troszkę próbuje przeważać. Jesteśmy gotowi do użycia jednej i drugiej w razie po
skrzep, a więc do przodu, do środka, góra i dół równocześnie. Do tyłu, lekkie otwieranie, góra i dół równocześnie. No i oczywiście tutaj też idea większej siły i bardziej rozciągniętej naszej uwagi, naszej intencji, naszej siły. Czyli jestem potężny, jestem olbrzymem wewnątrz wielkiego masywu górskiego i wszystkie te moje ruchy pokonują opór tych całych gór, skał, przemieszczają je i wyobrażam sobie, że nie przemieszczam tylko te skały, które są tutaj wokół mnie, ale też te dalej, czasem oddalone o kilkaset metrów, o kilka kilometrów, ta góra, w której jestem, następna i cały masyw przesuwa. To wszystko, co jest przede mną, równocześnie to wszystko, co jest za mną, to, co jest po obydwu stronach, też nie zatrzymuję swojej intencji, tutaj sięgam ją daleko, nade mną ta część góry i pode mną. Intencja rozciągnięta, idea potężnych sił, ale ponieważ jestem bardzo silnym olbrzymem, to nie sprawia mi to trudności, nie usztywniam się. Zachowuję relaks, poczucie wygody. Teraz znów wrócimy do piętej szyli, tym razem w pozycji Dingpa Bu. W pozycji Pingbu już robiliśmy z tą ideą olbrzyma w masywie górskim, siłami góra-dół zrównoważonymi. Teraz robimy to samo w pozycji Dingpabu, ale oczywiście tutaj zakres ruchu rąk jest krótszy, zakres pracy ciała taki sam. 7 z tyłu, 5-5, jak w wariancie podstawowym. Natomiast tylko połowa ruchu rąk, ta połowa z przodu. Nie przyciągamy rąk do tej pozycji, ale tylko tą połowę wykonujemy. I tym razem ten ruch i ciała, i rąk podzielimy na odcinki. Ponieważ to jest dłuższy ruch, to może być większa liczba odcinków. Najpierw kilka, później coraz więcej, aż do etapu, gdzie to jest jak gdyby taki ciąg punktów, tak jak perły na naszyjniku, punkt po punkcie. A zatem zaczynam. Do przodu, zatrzymanie, do przodu, zatrzymanie. Siła, relaks, 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 siła, relaks. Teraz załógu pinkej szyli z krokami. Nie będę wyjaśniał wariantu podstawowego, tylko krótko wariant średnio zaawansowany. Tutaj, jeżeli chodzi o ruch rąk, różnica, tak jak przy ciszeniu w miejscu, krótszy, nie przyciągamy rąk tak blisko. Siły góra, dół się równoważą, taki stan lekko niestabilnej równowagi, gotowy do życia i jednej, i drugiej siły, koordynacja poza tym taka sama jak w wariancie podstawowym, krok nie taki kanciasty z rozbiciem na poszczególne fazy, gdzie skupialiśmy się na konkretnym kierunku, tylko bardziej płynne przejścia, działanie sił bardziej złożone. Olbrzym w masywie górskim, więc się poruszam, przemieszczam te wszystkie skały, góry, kolejne masywy górskie. Moja siła sięga daleko do wszystkich kierunków. Najpierw to jest najbardziej podstawowy podwariant przodu. Do tyłu. Potem dzielimy to na odcinki. Siła, tak, siła, tak, siła, tak, siła, 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 siła,
Siła relaks, siła relaks, siła relaks. Tak dalej. Poprzez to, co robiliśmy już z tą większą zmiennością, to do przodu, to do tyłu, ostatnio to w pozycji kunyandrang, góra, dół. Podobnie tutaj. Przy czym, jeżeli robimy kroki do przodu, to generalnie większość tych odcinków jest w tym kierunku, także robimy kolejne kroki, kolejne akcje do przodu, później kroki będziemy robili do tyłu. Oczywiście na razie, później jeszcze większa zmienność następuje. Natomiast podczas tego ruchu do przodu następują pewne cofnięcia. Jest tak, do przodu, do przodu, do przodu, do tyłu, do przodu, do przodu, do przodu, do tyłu, 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 do przodu, do przodu, do tyłu. Robię to. Ciągle, 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 no, trochę w odwrotkę, trochę w odwrotkę, trochę w odwrotkę, i tak. Dinpa Bu Gowa Chi Li, w tym wariancie, który jest określany jako wariant poziomu zaawansowanego. Zacznijmy w taki sposób. Ruch, forma ruchu taka sama jak w wariancie średnio zaawansowanym, czyli tutaj ten ruch krótszy. Idea chmur mgiełki, którą przemieszczamy bardzo delikatnie, ciągle, subtelnie, mgiełkę przemieszczam, zatrzymałem się, obracam, dociskam, obracam, ta mgiełka powoli, taki powolny wirwel, jak gdyby, powoli przyciągnięcie. Teraz nie za blisko ten ruch rąk. Znów obracanie. Tworzę taki powolny wir w tej mękiełce. To na początek. Na poziomie podstawowym tak było. Do przodu, do dołu, do środka. Na poziomie zaczynamy do przodu, do środka. Tu góra się równoważy. Teraz do przodu, dół, góra. Są jak gdyby równocześnie. Zamknięcie, otwarcie też jest jak gdyby równocześnie. Tutaj. Zamykam. W tej części czuję zamykanie, że tak będzie. Otwieram. Teraz ciągnę. Góra, dół. Są jak gdyby równocześnie. Otwieranie, zamykanie jak gdyby było równocześnie. Tutaj zamykanie. A tutaj równocześnie czuję otwieranie. Następnie zrobimy to na ciąg krótkich odcinków. Działanie siły, zatrzymanie, relaks, siła, relaks, siła, relaks. Przy czym ta siła właśnie taka bardzo subtelna. Siła, relaks, zatrzymanie. Gdy mój ruch się zatrzymuje, ta mgiełka nie ma bezwładności. My ją przemieszczamy, ale może gdy my się zatrzymujemy, to sobie wyobrażamy sobie, ma się zatrzymała równie. Przemieszczam, zatrzymaj. 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 Tutaj kierunek każdej z tych faz ruchu jest określony, ale w tym ruchu będą czasami pojawiały się ruchy o zwrotne. Także wielokrotnie czytaliście, że tutaj powinno być tak, jak wykonujemy ruch, jakbyśmy się chcieli zatrzymać. Zatrzymujemy się, ale jakbyśmy chcieli ruch kontynuować. Wykonujemy ruch w jednym kierunku, jesteśmy gotowi do tego, żeby zmienić na przeciwstawę, albo zupełnie inny kierunek. Są takie ćwiczenia w nieco prostszych sytuacjach, gdzie zaczynamy właśnie z czymś takim pracować. Do przodu zatrzymaj, do przodu zatrzymaj, do przodu zatrzymaj, a ja trochę do tyłu zatrzymaj, do przodu zatrzymaj, do przodu zatrzymaj, do przodu zatrzymaj, a ja trochę do tyłu, do przodu, obracam w tą, obracam, obracam, ale jednak troszkę obracam w drugą stronę i obracam, 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 zatrzymaj, obracam, zatrzymaj, obracam, zatrzymaj, odwracam kierunek tego, obracam i znów kontynuuję. Ćwicząc w miejscu, kochamy ciało i ręce w jednym kierunku, pomaga ręką pchać. Ciągniemy i ręce przyciągamy ku ciału i ciało
ciągnie. Podstawowa koordynacja, bardzo oczywista, ciągłe, ham, całościowo. Ale już na poziomie podstawowym, w ćwiczeniu, czyli z krokami, mieliśmy pewne zmiany tej koordynacji. Były tam różne fazy. Pchnięcie, bo właśnie na takiej samej zasadzie. Ale w tej fazie przenosimy ciężar, dlatego że rąk ciała się nie zmienia. One jakby coś pchają, ciałem pchamy, rękoma pchamy. Ale właśnie w takim układzie ustawiając, utrzymując stałą odległość dłoni pod ciało. Tutaj z kolei będzie ciągnięcie, ale nie ciało do przodu. Ciało napiera do, nie ciało do tyłu, a ciało napiera do przodu. Gdyby tutaj ciągle rzeczywiście zbliżam się do ewentualnego przeciwnika. I tutaj znowu było pchnięcie. Przy krokach do tyłu. Tutaj faza, to odległość między dłońmi a ciałem się nie zmienia. Jakbym coś ciągnął, ale ciałem ciągnę, a nie wykonuję na razie tego przyciągnięcia ku ciału. Tutaj, w tej fazie robię krok do tyłu i ciągnę. Ale tutaj pcham, a równocześnie ciało się odsuwa nieco, jakby się troszkę odpycha, nabieram dystansu. Ale później znów następuje zmiana i ciało pomaga ręką pchać. Także tam mieliśmy to rozbite na pewne bardzo wyraźnie określone fazy, tak żeby z tymi ideami, z tymi odczuciami łatwo było popracować. W pewnym czasie ćwiczenia możemy zacząć zmieniać tą koordynację, zmieniać ten ruch, wyjść poza te ruchy standardowe. Czy to ćwiczę w miejscu, to ciało pomaga ręką, to te kierunki się zmieniają, robię z krokami, znów się zatrzymałem i w miejscu mogę zrobić to ćwiczenie z krokiem. Może być inaczej skoordynowane niż w wariancie podstawowym, ale mamy już pewne podstawy, pewne rzeczy czujemy i tutaj w bardziej złożonych sytuacjach powinniśmy też zdawać sobie sprawę z tego, co aktualnie robimy, jaka jest relacja sił między rękoma a ciałem, jak to właściwie działa, tak żeby, jeżeli chcę mocno pociągnąć, to nie robię to w ten sposób, sam się przyciągając, tylko wtedy ciągnę, chcę pociągnąć, a jednocześnie się zbliżyć, to będzie troszkę inna sytuacja. Powinniśmy to czuć. W taki sposób możemy ćwiczyć z tą ideą olbrzyma w wielkim masywie górski. Ogromne siły. Jest siła przez chwilę zatrzymanie, a znów jest siła zatrzymanie, znów zmienia kierunek, a przesuwam góry, rozrywam je, coś tam pęka, słyszymy wręcz te dźwięki przesuwających się gór. I ta ogromnej siły, siły sięgającej daleko. I również z ideą tej delikatnej mgiełki, bardzo delikatnej. Przesuwam mówię, zatrzymaj, wszystko się zatrzyma. Tutaj ta koordynacja się zmienia, proporcje ruchów się zmieniają. Czasem to, żeby na przykład mam ręce tutaj pcham ciałem, a ręce prawie że nie wykonują tutaj tego ruchu. Czasem ciało wykonuje mniejszy ruch, ręce większy, może tutaj poglądowo. Bo mogą być różne sytuacje, znalazłem się blisko, jestem tutaj.
w ten sposób pchnąłem tutaj skał, to utrzymam tą strukturę, nawet nie wykonałem większego ruchu rękoma. Czasem jest sytuacja, że pewnej odległości uderza. A wtedy ręka wykonuje większy ruch, ciało mniejszy. W trakcie tych ćwiczeń też zmieniamy te proporcje ruchów. Na początku mamy takie standardowe ruchy szyi, gołła, fermła, łamciu. Natomiast po pewnym czasie ćwiczenia te słowa, te idee nie mają większego znaczenia, bo to wszystko jest po prostu, są zmiany proporcji kierunków i gołka nie musi mieć standardowej postaci, ręce wyżej, ręce niżej, jedna wyżej, druga niżej, tak samo z fęgła. Węższe otwarcie, szersze otwarcie, czasem większe z jednej strony, przejście do czegoś jak jaofa, ale tutaj z pociągnięciem takim jak przy ćwiczeniach gła. To wszystko staje się bardzo proste, oczywiste. Nie myślimy o tym jak o jakiejś tam zestawie różnych technik. Teraz stosuję to, teraz stosuję to. To są po prostu zwykłe, naturalne ruchy w przestrzeni podstawowych kierunkach, gdzie tam występują zmiany proporcji składowych. Więc teraz generalnie na bazie, powiedzmy, gołgła, fęgła, łamciu plus coś co, jak jaofa cemię, powstają nam ruchy bardziej różnorodne. Łamciusia, ale ta ręka wyżej, ta niżej. Ta robi ten ruch, a może już ta robi ten ruch. A ta robi ten. Tak jak gdyby gołgła, fęgła, to jak fułanciu. Natomiast to jest tak jak fęgła. W podstawowym wariancie, a gdy ktoś robił w ten sposób, zwracaliśmy uwagę, że nie, to jest to. To był podstawowy, tam pewne było ważne, żeby mieć świadomość tego, co w danym momencie robimy, ćwiczenia z partnerem, wykonujemy ten ruch, bo partner wtedy się uczy w ćwiczeniach neutralizacji, neutralizacji akurat tego ruchu, a nie innego. Natomiast to są podstawy. To jest praca z pewnymi wybranymi, prostymi sytuacjami, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Natomiast później to się coraz bardziej rozwija, coraz bardziej swobodne się robi, czy jak niektórzy mówią, bez problemu. Wykonujemy ten ruch, natomiast tam wewnątrz coś, co z zewnątrz nie jest tak łatwo zauważalne, intencja siły się zmienia. Przez moment, to może być ta siła wielka, a przesuwam kurwa za moment chmurkę. Ta siła jak gdyby zniknęła, pojawia się, znika, delikatna i potężna.